koperty zostały wyznaczone, przypomnę, w ostatnich tygodniach celem zgodności z przepisami, czy minimum 4% w całej strefie płatnego parkowania. Wymóg wymalowania ponad 700 kopert naraz wynika z jakby procesu całego dochodzenia do tematu, czyli po pierwsze wymogów z rozporządzenia, po drugie no jakby tutaj konieczności wymalowania ich naraz wszystkich, po to, by strefa płatnego parkowania mogła funkcjonować. To zostało wykonane w ostatnich tygodniach. Przypomnę, że mamy ponad 700 kopert pełnowymiarowych, tych, które wpływają na te 4%. Natomiast pozostawiliśmy około 140 kopert w obszarze całej strefy płatnego parkowania, które nie mają pełnej szerokości. To wynika z geometrii ulicy, ale są to koperty, które są na co dzień użytkowane przez osoby niepełnosprawne, na których wniosek zazwyczaj te koperty były wyznaczane, w związku z czym nikt nie wyobrażał sobie możliwości, że te koperty nie będą służyły osobom niepełnosprawnym. Te koperty pojawiły się teraz w nowych strefach, między innymi na Olszy. Są pytania, dlaczego tyle i dlaczego takie wymiary, dlaczego tyle powiedziałem, musimy wypełnić to minimum. Natomiast wymiary są również ustalone. W przypadku koperty 3,6 na 5 metrów, co oznacza, że też nie mogą być dłuższe. Niebieski kolor nie wziął się z niczego, w związku z czym osoby niepełnosprawne rozumieją jakby potrzeby związane z estetyką i ochroną konserwatorską obszaru śródmieścia i proponują jakby, żeby to był kompromis na takiej zasadzie, jaką przyjęliśmy, czyli strefa UNESCO jest wyłączona z malowania, natomiast pozostałe obszary, ponieważ to jest tak naprawdę ochroną tą konserwatorską, na którą powołuje się Urząd Konserwatora, no jest objęte 2/3 strefy albo i więcej, więc tutaj też nie chcielibyśmy w drugą stronę i my stoimy na stanowisku, że taki kompromis jest optymalny.